Witam w prezentacji i montażu 31 numeru Trabanta 601 Deluxe od Hachette. Numer ten zapakowany jest z folii. W tym numerze otrzymujemy podstawę fotela, dźwignię regulacyjną, dwie szyny, pokrywkę i śrubki.
tym numerze został dokończony fotel kierowcy i został przymocowany do podłogi kabiny. Po montażu części z 31 numerów mamy zmontowane maskę, ściankę komory silnika z deską rozdzielczą i kierownicą, przedni zderzak z tablicą, przednią część z grillem, podłogę kabiny z dwoma fotelami, płytę podłogową z przednim i tylnym zawieszeniem, trzema kołami, nad kolami, bagażnikiem, pojemnikiem na baterie i cztery podpory. Numer 31. Na drugiej stronie mamy informację o wydawcy, zdjęcie modelu, spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, instrukcję montażu. I pokazaną podłogę kabiny z zamontowanymi fotelami. Trabant w codziennej pracy. Część pierwsza. Zdecydowanie nie wszystkie trabanty były sprzedawane klientom prywatnym. Wiele pojazdów trafiło do tzw. jednostek uspołecznionych. Mogły to być firmy, ale też instytucje państwowe i jednostki sił zbrojnych. Trabant był użytkowany powszechnie i ceniony przez wielu. Niemiecka Volkspolizei miała tabor trabantów wykorzystywany do różnych celów. Większość z nich stanowiły normalne pojazdy cywilne użytkowane jako samochody służbowe w codziennej pracy policji. Posługiwał się nią na przykład Wydział Dochodzeniowy w sprawach karnych. W policji przeważały jednak inne rodzaje pojazdów. Dla drużyny psów tropiących powstał Trabant 601 w wersji furgonetki z odpowiednim wyposażeniem. Był też model kombi bez tylnych szyb bocznych i klatkami dla psów w przestrzeni ładunkowej. Trabant natomiast nigdy nie był używany jako radiowóz. We wczesnych latach NRD wykorzystano do tego celu EMW 340 i niektóre Hondy z Sesheringi P240. A później F9 Kubelwagen, Wartburgi 311 wersji Kubelwagen, a przede wszystkim limuzyny, zaś od lat 70. do służby patrolowej były wykorzystywane prawie wyłącznie Łady i Wartburgi 353. W tym samym czasie użytkowano równolegle pewnej liczby Moskiewiczy, Wołgi, a nawet Łady Niwa. Jeśli zatem zobaczymy dziś Trabanta 601 w malowaniu Volkspolizei, jest to na pewno konwersja wykorzystywana po upadku NRD, gdyż trabanty jako samochody patrolowe policji nie występowały. Zdjęcie policyjnego transportera psów. WOPO Trabant istniał tylko w cywilnym malowaniu. Policja NRD wykorzystywała jako radiowozy auta czterodźwiowe, Wartburgi, Łady i Wołgi, również rozpoznawalne dzięki ich kolorystyce. Mamy zdjęcie i informację, że nowoczesne, przestronne, praktyczne. Nadwozie kombi oferowało nie tylko miejsce dla czterech osób, ale posiadało również obszerny 1400-litrowy przedział bagażowy, dzięki czemu auto było często wykorzystywane jako dostawczak. Mamy zdjęcie i informację, że węgierski Maykar Auto Club z Trabantem jako pojazdem pomocy drogowej daleko w prawo na zdjęciu.
Mamy zdjęcie i informację, że poczta NRD korzystała również z obszernego trapanta 601 Universal. Przy długości 3,55 metra był on o 8 cm dłuższy od tradycyjnego trapanta, a tylną kanapę można było złożyć. Wigry 3. Chodnikowy klasyk kultowy. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze. Czyli tylna kanapa, tylna część wewnętrzna, dolna część siedziska i poduszka oparcia. I mamy informację, aby podzielić się opinią. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.